piece of him? Get in line. Nikogo, kto uważa, że Batman to postać złożona o wręcz kompleksowej psychice, którą trudno rozłożyć na kawałki i której uniwersum zbudowane jest ze sprawnie łączących się bloków tematycznych, nie zdziwi fakt, że teraz zamaskowany rycerz w wyjątkowo dosłownym znaczeniu ma warstwy. Dla tych, którzy jeszcze się nie zorientowali, do czego zmierzamy, jasno i otwarcie zapowiadamy. Batman dał się zrobić w klocki, a dokładnie przerobić na Lego. Oto pojawia się kolejna gra, której niepojęty urok polega na tym, jak bardzo bawią nas nasi ulubieni herosi, przekształceni w małe, plastikowe Lego ludziki z odkręcanymi główkami. Zapraszamy do poznania zagadek i sztuczek z gry Lego Batman, która wśród miłośników klockowych rozgrywek cieszy się reputacją jeszcze ciekawszej niż Indiana Jones Lego i równie zabawnej jak Lego Gwiezdne Wojny. Jak to często miało miejsce w historiach o Batmanie, w Gotham City zapanował chaos i zamieszki. Celem Mrocznego Rycerza jest zaprowadzenie porządku i poradzenie sobie z przebrzydłymi przestępcami. W niewytłumaczalny sposób z azylu Arkham zbiegła bowiem cała zgraja znanych rozrabiaków, m.in. Joker, Pingwin i Dwie Twarze. Na szczęście po stronie dobra stoi nie tylko Batman, lecz też jego nieodłączny towarzysz Robin, czy też wierny lokaj Bruce'a Wayne'a, Alfred Pennyworth. W początku gry, w pierwszym filmiku, poznajemy przeciwników, z którymi będziemy się borykali. Tak więc widzimy Mr. Freeza, Scarface'a, Clayface'a oraz Jokera i wielu innych, którzy bezkarnie rozbijają się po mieście Gotham. Na szczęście stróże prawa wiedzą, kogo wezwać na pomoc i oto pojawia się zamaskowany rycerz jadący w Batmobilu ze swoim dzielnym pomocnikiem Robinem na motorze, by zaprowadzić ład i ukrócić brudne machlojki gangsterów oraz innych podejrzanych zbrodniarzy. Lego Batman w uproszczeniu można opisać jako grę akcji z elementami przygodowymi i silnym aspektem platformowym. Będziemy mieli okazję poruszać się po wielopoziomowych lokacjach, pokonywać inne Lego ludki, które przeszły na mroczną stronę i przystąpiły do organizacji przestępczej. Rozwalać, co popadnie wokół nas, jeździć różnymi pojazdami i wykazywać się przenikliwością w rozszyfrowywaniu głównych złoczyńców czy w wyszukiwaniu tajemnych przejść. Każdy poziom kończy się walką z innym bossem. Już na początku rozgrywki pojawia się opis głównego przeciwnika, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Tak jak tutaj w przypadku Clayface'a. Uzyskujemy więc krótką charakterystykę wroga. Mamy możliwość prostego uderzania przeciwników lub stosowania różnych trików, które umożliwiają nam poszczególne kostiumy naszych bohaterów. O czym za chwilę. Możemy rzucać batarangiem, czyli nietoperzową odmianą bumerangu, zarówno jako Batman, jak i wówczas, gdy wcielamy się w Robina. Ta broń zdalna pojawia się jako kółko z literą R lub ze znakiem Batmana, w zależności od tego, który bohater się nią posługuje. Wystarczy namierzyć cel i puścić przycisk, by powalić wrogów na odległość lub wykonać inne ciekawe czynności.
Jak w każdej grze platformowej, tutaj także będziemy musieli manipulować naszym otoczeniem, a zatem na przykład przecinać liny, by otworzyć drzwi, lub strącać różne elementy scenografii. Zajmijmy się może teraz podstawowymi cechami gry. Najważniejszym elementem, a w każdym razie jednym z bardziej istotnych w grach typu Lego, jest możliwość budowania kolejnych elementów otoczenia z klocków. A jeśli mowa o budowaniu, to musi pojawić się także element niszczenia. Tak, jest wiele miejsc, gdzie możemy wyładować złe emocje po kiepskim dniu i wyżyć się na puszkach, koszach, ścianach, latarniach, rabatkach i innych formach miejskiej architektury. Dzięki temu uzyskamy budulec do stworzenia bardziej odpowiadających naszym zamierzeniom obiektów. Na przykład kapsuły do zmiany kostiumu jednego z naszych superbohaterów. W innym miejscu zbudujemy kołowrotek, który pozwoli nam obniżyć mrożące promienie i przeskoczyć nad przepaścią. Jeszcze w innym powstanie pełnowartościowy buldożer. Efekt, za sprawą którego wiemy, że dane klocki czekają na naszą interwencję, to podskakiwanie i drganie leżących elementów Lego. Jak widać, jednym z miłych akcentów zabawy w budowniczego jest fakt, że nigdy nie wiemy, co wyjdzie z wciskania przycisku budowania i zawsze czeka nas zaskoczenie. Ha! Powstała właśnie armatka, za pomocą której zniszczymy ciężarówkę, wręcz produkującą kolejne grupy bandytów. W obiektach, które możemy zniszczyć, schowane są także klocki Lego, zwane Lego monetami. Należy je zbierać, by za ich pomocą dokonywać zakupów w jaskini nietoperza, o czym później. Gdy zgarniemy tę walutę, stosowna informacja pojawia się na górze ekranu, przy aktywnej obecnie postaci. Dzięki temu widzimy, jak nasz rachunek w Lego monetach pęcznieje. W czasie gry będziemy musieli zmieniać bohaterów, którymi sterujemy, wybierając jednego z dwóch zajmujących się przejściem danego poziomu. W tym celu wystarczy na kontrolerze wcisnąć przycisk 4 i nagle nasza świadomość znajdzie się w zupełnie innym Lego ciele Lego Ludka. Każdy z herosów ma inne umiejętności, które okażą się pomocne, a o których zaraz wam opowiemy. Dodajmy tylko jeszcze, że gra bardzo sprawnie obsługuje klawiaturę i myszkę, ale chyba przyjemniej gra się na konsolowym kontrolerze. Wracając do postaci, Robin potrafi chodzić po metalowych powierzchniach, dzięki czemu może dostać się do tej dźwigni, której Batman nie dosięgnie. Zamaskowany rycerz z kolei posiada latający kostium, który pozwoli mu przelecieć nad przepaścią, by rozłożyć mostek dla Robina, i tak dalej, i tak dalej. Na ekranie pojawiają się też czerwone serducha. Zbierając je, doładujemy baterie i polepszymy zdrowie. Warto dodać, że w całej grze nie brak możliwości poprawy kondycji, biorąc pod uwagę, że czerwone serca pojawiają się w każdej walce, gdy eliminujemy wrogów, a także przy niszczeniu krajobrazu. Serca aktywnego bohatera widzimy na górze ekranu. Nad nimi pojawia się także wspomniana już liczba Lego monet, które zebraliśmy i które będziemy mogli wymienić na inne dobra oraz usługi. Na każdym poziomie ukryty jest jeden czerwony klocek mocy, który pozwala uzyskać dodatkowe premie i daje dostęp do nowych cech. Na każdym poziomie możemy znaleźć pojemniki z klockami Lego. Jest ich 10 na poziom, czyli 300 w całej grze. Jeśli zbierzemy wszystkie, uzyskamy premię do obejrzenia w jaskini nietoperza lub w Arkham Asylum. Będzie to mini zestaw Lego, swego rodzaju trofeum za zasługi. W grze jest 15 poziomów strony dobrej i 15 poziomów dla bohaterów wrednych i nieprzyjemnych. Na jeden epizod składa się 5 poziomów. Każda ze stron przechodzi te same rozdziały, jednak w inny sposób. Po prostu historia opowiedziana zostaje na modłę bohaterów danej strony barykady. Bardzo fajne jest to, że poziomy dla złych naprawdę wyglądają inaczej niż te dla dobrych, dzięki czemu gra się nie nudzi. Thank you.
Jak wiemy z filmów i komiksów, przebieranie się w fikuśne ciuszki to nieodłączny element życia superbohaterów w ogóle, a pozytywnych postaci w świecie Batmana w szczególności. Tak więc i w grze kostiumy odgrywają niebagatelną rolę. Możemy zmieniać je w czasie rozgrywki, gdy napotkamy odpowiednią przebieralnię. Wygląda ona jak trampolina, nad którą unoszą się nowe fatałaszki nietoperzowego rycerza lub Robina. Jeśli jest to strój Batmana, na trampolinie widnieje znak nietoperza. Jeżeli zaś Robina, widzimy na niej literę R. Poza tym łatwo poznać po kroju. Ciuszki Batmana mają specjalne ochraniacze w kształcie nietoperzowych uszu. Mamy także możliwość wybrać strój, będąc w naszej kwaterze głównej, czyli w jaskini nietoperza. Każdy z herosów dobra posiada 4 zestawy do dyspozycji w czasie gry. Będziemy je odnajdywać w miarę posuwania fabuły do przodu. Batman dysponuje strojem do szybowania, który pozwala pokonywać przepaście i przeskakiwać z platformy na platformę. Przy dłuższym wciśnięciu przycisku 2 na kontrolerze, który zazwyczaj służy do skakania, nasz bohater pokona estetycznym ślizgiem dłuższy odcinek w powietrzu. Strój snajpera umożliwia podkładanie ładunków wybuchowych. Jest to przydatne do wysadzania różnych elementów otoczenia. Możemy pozostawić bombę samej sobie i pozwolić jej wybuchnąć za kilka chwil lub użyć przycisku do detonacji ładunku na odległość, co znakomicie zwiększa możliwości manipulowania naszymi umiejętnościami niszczenia obiektów i wrogów. Strój termiczny, chroniący przed poparzeniem, przyda nam się przy przemierzaniu pomieszczeń, gdzie temperatura jest nie do zniesienia dla nie-superbohatera. Wreszcie Batman może ubrać się w zestaw z bronią akustyczną, która pozwala rozwalić szyby i inne nie dające się inaczej zniszczyć elementy krajobrazu. Ten rodzaj broni wykorzystamy na przykład do wprowadzenia delikatnych porządków w szklarniach trującego bluszczu. Robin z kolei może przebrać się w strój magnetyczny, dzięki któremu będzie w stanie chodzić po metalowych ścianach, co rzecz jasna pomaga w dostawaniu się w różne niedostępne zakamarki. Wówczas nasz dzielny pomocnik ma na nogach magnesy, które pomagają mu trzymać się pionowych powierzchni. Kostium technologiczny umożliwia Robinowi korzystanie z zielonych paneli naściennych do zdalnego sterowania małymi pojazdami, które pomagają w realizowaniu misji. Widzimy to na przykładzie bardzo małego samochodzika, który pomaga Batmanowi Robinowi dostać się do kryjówki Clayface'a. Nasz zdalnie sterowany pojazd wjeżdża po pochylni w miejsce, gdzie sami byśmy się nie dostali. Kolejny ubiór sprawi, że Robin będzie mógł zbierać, a w zasadzie zasysać za pomocą wielkiego pistoletu czerwone, żółte i zielone klocki. Po umieszczeniu ich w odpowiednich pojemnikach posłużą one do budowy przydatnych dla naszych bohaterów artefaktów. Jest to kostium przyciągający,